Witam moi kochani bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chrom Midas i witam was w kolejnym pasjonującym odcinku z gry Mad Runner. Z tego co liczę, to chyba jest to już piąty odcineczek, więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Były wzloty, były upadki, no mniej więcej już wiem co i jak. Także jeśli jesteście ciekawi jak mi pójdzie tym razem, to zostańcie ze mną i przed nami kolejne pasjonujące wyzwanie. Zapraszam. Dobrze, moi drodzy, wchodzimy w wyzwania. Mamy już 4 zrobione. Dzisiaj operacje dźwigowe, jak sami widzicie. Tutaj nocne safari, no niestety nie znalazłem tych kwiatów fluorescencyjnych. No też w nocy nie udało mi się dokończyć tego, ale myślę, że to nie jest duży problem. Myślę, że to z czasem sobie oczywiście nadrobię. Także jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeszcze 7 odcineczków przed nami z tych wyzwań, no i później myślę, że możemy spróbować w końcu kampanię. Także operacje dźwigowe dzisiaj. Zobaczymy, jak też pójdzie. Operacje dźwigowe, witaj w wyzwaniu. Cel główny, użyj żurawia leśnego, aby zebrać i załadować chłody. Cele dodatkowe, nie uszkodź swojego ani żadnego innego pojazdu, nie zniszcz żadnego drewnianego płotu, to może być ciekawie, ukończ wyzwanie bez używania blokady mechanizmu różnicowego, ok. Także no, bez blokadki, no i nic nie zniszczyć. Może być ciekawie. Pojedź do wsi, miejsce docelowe, czyli cały czas do przodu, cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, że tutaj escape'em się tego nie robi. Mamy taką furę, czyli jest to najprawdopodobniej kras, ale tutaj jest to oznaczone jako C255. Ach, ten klakson. Tutaj nam z kolei nie ma konieczności, żeby jechać z kabiny. Tutaj też prawym przyciskiem myszy, jak sami widzicie, można się przełączyć. Szczerze mówiąc, nawet AWD jest niepotrzebny. Póki co. Zobaczymy. Będziemy ładować kłody. Zobaczymy, jak tutaj z tym ładowaniem jest. Nigdy tutaj kłód nie ładowałem w Mad Runnerze. No ale tak dosyć szaro, powiem wam, że tak dosyć szaro jest w porównaniu do SnowRunnera. Tutaj opony już solidniejsze. No to w SnowRunner to jest Taiga, jakby nie patrzeć, Taiga B. Muszę pamiętać, żeby płotu nie uszkodzić. Ustaw ciężarówkę obok jednej z kłód. Okej. Na razie pomykam sobie bez AWD. A ja w ogóle tam chyba zatrąbiłem, nie wiem czy tutaj tego płotu nie przez przypadek nie uszkodziłem klaksonem. Nie wiem czy to ma znaczenie, czy my po prostu trąbniemy i się płoteczek zapadnie, czy po prostu nie możemy tylko ciężarówką dotknąć, bo to też jest jednak różnica, jakby nie patrzeć. A dzisiaj, kiedy to nagrywam, jestem akurat po live'ie. Po live'ie kooperacyjnym oczywiście tutaj. W momencie kiedy tu nagrywam jest wtorek. No live'ik bardzo udany. Ależ jeszcze jest trochę czasu, to stwierdziłem, że nagram odcinek. Każda tutaj minuta jest dobra do tego. Dobra, użyj żurawia leśnego, aby zebrać kłody i umieść je na pace. Rozstaw podpory szóstką. Pamiętam, że w SnowRunner to było C, ale tutaj chyba inaczej. 5 chwyć. Ok. Rozstaw podpory, wysuń podpory. Aha. Czyli to tutaj nic nie zmienia. I mechanizm to jest czwórka. Tutaj jest czwórka, a tam było wtedy C. Dobra. EQ pionie. R chwytak. Aha, tutaj obracanie. Ale dziwnie, a spacją tam się kurczę otwierało to. Ale dziwnie.
No to powiem szczerze, że zupełnie inne sterowanie tutaj. Ale dziwnie mi teraz, naprawdę. Że spacją tutaj jest w prawo i R w lewo. To jest po prostu dziwne, naprawdę dziwne. Chwyć to jest piątka, ok. I tutaj zauważyłem też, że nie można obracać tym. Myszą nie można, a nie, tutaj niby można. Ale to tak dziwnie jakoś. No tutaj na pewno się trzeba przyzwyczaić do tego, co by nie mówić. No, aha, tutaj jest składane i wysuwane. I Q jest w dół. No, zupełnie mniej intuicyjne moim zdaniem. No, ale... I tutaj chwyć to jest piątka, jejku. Nawet nie udało się. No niektórzy pewnie się śmieją teraz, ale po prostu no w SnowRunner jest zupełnie inne sterowanie tego, naprawdę. W górę jest E. Nie, myślę, że tutaj naprawdę inaczej. Inaczej to wygląda. No nie za fajnie, szczerze mówiąc. To już do tyłu nie mogę dać bardziej. Dobra, na w dół. Dobra. No i co, i tak pojedynczo? No. Jeszcze podpory musimy schować. Nie zapomnij złożyć podpór i pojechać po kolejną kłodę. Upuść kłodę drewna i kliknij przewróć, aby przywrócić transportowe ustawienie dźwigu. Spoko. No to tak zrobiliśmy przecież. I teraz zobaczmy, gdzie tutaj kolejna kłoda jest. Jedna jest tutaj, a tam jest ostatnia. Koniecznie tutaj tyłem muszę wjechać. Pewnie tak. Nie wiem tutaj na ile krazik, czyli tajga jest zrywna, na ile sobie tutaj mogę pozwolić. Naciskając gaz, nie ma tutaj zbyt dużo miejsca. Jeśli się nie chce oczywiście płotka uszkodzić. No myślę, że do zrobienia, nie? Że tutaj ten płotek tak zrobili z premedytacją, żeby specjalnie było trudniej.
Dobra. Rozstaw podpory. Żuraw. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I teraz, kurczę, ale w ogóle strasznie mało intuicyjne jest naprawdę. Nie wiem, możecie napisać mi tutaj po prostu jakieś porady w komentarzach. Wybaczcie, że ja to po prostu robię tak, ale naprawdę SnowRunner jest zupełnie inaczej. SnowRunner na przykład Q i E się obraca, a tutaj daje się w dół i w górę, a z kolei w SnowRunner w dół i w górę daje się chyba R i F, z tego co pamiętam, więc tutaj zupełnie jest inaczej. Zresztą w ogóle nawet sterowanie myszką jest inaczej realizowane tutaj. Spacją się na przykład chyba chwyta, a tutaj się chwyta piątką, nie? Więc naprawdę wszystko jest zupełnie, zupełnie inaczej. Sorry, że tak się też odnoszę do SnowRunnera, ale myślę, że niektórzy też są ciekawi, no bo... To obracanie na przykład tutaj R i spacja, to jest tam Q i E, nie? To jest zupełnie, zupełnie inaczej. Nie można w ogóle tutaj nawet myszą się, wiecie. No dobrze, że tutaj z tej perspektywy teraz, no ale co mi to daje, jak ja muszę znowu się przerzucić na żurawi, znowu ta kamera się zmieni wtedy. No powiem wam, że naprawdę. No niby jest ok, nie? Niby jest ok. Tutaj na przykład w tej perspektywie nie mogę nic robić. Straszne, panie, straszne. Dobra, jeszcze jedna kłoda nam zostanie. Gdzieś tutaj. Może płotku nie uszkodzimy. No płotek stał jak wyjeżdżaliśmy, co złego to nie my. Niby ta gra jest podobna, ale jednak to sterowanie faktycznie inne. Mam nadzieję, że tutaj ręcznie nie trzeba będzie ładować kłód, bo... Znaczy, ja rozumiem, że to najprawdopodobniej też jest kwestia przyzwyczajenia. Po prostu mam inne przyzwyczajenia, jeśli chodzi o SnowRunnera. Tam też raczej nie ładuję ręcznie kłód, no bo domować się to zupełnie nie opłaca. Tym bardziej na trybie trudnym. A na zwykłym, no to też, jak się live'a robi, no to też, jakby nie patrzeć, szkoda czasu. Zresztą, no, myślę, że tak nie jest do końca dobrze tam też to zrobione, ale tutaj myślę, że jeszcze gorzej. Chociaż niektórzy mówią, że lepiej się tutaj ładuje, więc to nie wiem. Tutaj aż dwie trzeba załadować. Widzę, że tutaj aż dwie. No ciekawe. Nic tutaj po prostu nie widać, jak to daleko. Czy to w dobrym kierunku idzie, czy w złym? Tak wszystko na pałę. Zamiast to jakoś podejrzeć gdzieś tam, nic nie wiadomo.
nadzieję, że to nie wypadnie, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to aż dwie są potrzebne faktycznie, te kłody. No chyba dobrze, nie? Czy nie? Wydaje się, że dobrze. Nie wiem, czemu tutaj kurczę świeci na czerwono. I co, się nie załaduje wtedy? Wydaje się, że jest spoko. Z góry są 4 na zielono, także no powinno się załadować. Nie mam pojęcia. Kliknij dowolne miejsce na kłodach drewna w tylnej części ciężarówki, aby przeprowadzić załadunek. Czekajcie, a może tutaj muszę być w ten. Nie, to chyba muszę jednak. Bierz miejsce montażu liny na pojeździe. Aha, no dobra. Zapakuj zabrane kłody i pojedź we wskazane miejsce. No to nam się udało, także miejsce będzie tutaj docelowe. I lecimy dalej. No jakoś się udało, no nie było to na pewno proste, nie było to na pewno super intuicyjne. Ja jestem na pewno przyzwyczajony do innych rzeczy, na przykład Q i E się obraca w lewo lub w prawo, w górę i w dół to jest na pewno R i F, spacją się ten chwytak łapie, więc tutaj jest zupełnie, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej, powiem wam. Jedyne co tutaj działa podobnie to chyba W i S jedynie. I chyba A i D jedynie, że lewo, prawo, nie? Wszystko inne jest zupełnie tutaj inaczej. No nie mówią, nie mówię jeszcze oczywiście o pracy myszy. Ale no też nie chcę narzekać, nie chcę narzekać. Ja doskonale rozumiem, że to wszystko jest kwestia przyzwyczajenia. No mam nadzieję, że tutaj bez blokady wyjadę. Tam z tego co widziałem, to bez blokady mamy to zrobić. Tutaj blokadka ewidentnie by się przydała, zobaczymy. Powiem wam, że nawet jak na ten bieg niski, to dosyć szybko się te koła kręcą, nie ma co ukrywać. Dobrze, że tutaj już stosunkowo blisko jest, więc jest szansa, że to zrobimy bez blokady, chociaż... No, wyciągarce nic nie mówili teoretycznie chyba, nie? Nie uszkodź swojego ani żadnego innego pojazdu, nie znicz żadnego drewnianego płotu. No i ukończ wyzwanie bez używania blokady. Czyli tak teoretycznie mógłbym się tutaj linką pociągnąć do tego drzewka. Jakbym tutaj bardzo chciał. No. Tylko żebym się tutaj, wiecie co... No może wyjedzie, nie? Nie bardzo. No blokada by się przydała bez dwóch zdań, tam za daleko niestety, żeby sięgnąć. No będzie problem, ewidentnie będzie problem. Chyba, że tutaj do tego drzewka jeszcze delikatnie. No, ale widzę, że się już prostuje, także jest szansa, że wyjedzie. Dobra. No i patrzcie. Bez blokady. Bez blokadki dał radę gościu.
No i mamy to. Operacje dźwigowe, patrzcie, na 3 gwiazdki, czyli no zrobiłem to, można powiedzieć, perfekcyjnie, pomijając oczywiście moje nieudolne ładowanie tutaj kłód. No ale no tak jak mówię, to kwestia przyzwyczajenia. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie ładowanie dźwigiem w SnowRunner, czy w MudRunner, to mnie też ciekawi. Wyzwanie zostało ukończone w 18 minut 4,7 litra. No i cele dodatkowe również. Udało się. Dzisiaj się udało jako tako, także zostawcie łapkę w górę. No i zapraszam oczywiście na kolejny odcinek z MudRunnera. Hej, hej.